Witajcie. Walczę z mszycami od dłuższego czasu. Ostatnio się pojawiły mszyce buraczane. No i co by tutaj zrobić, żeby ich się pozbyć? Preparaty, niestety te kupne, tak działają doraźnie do pierwszego deszczu. Albo w ogóle nie działają. Ktoś mi poradził, zrób wywar z czosnku. Poszedłem na ostro i zrobiłem wywar z czosnku i cebuli. Użyłem do tego około 20 cebul, jedną główkę czosnku i zalałem wodą tak do połowy tej 5-litrowej bańki. Wywar nie jest jakiś mega mocny w zapachu. No i teraz testujemy. Zerwałem parę gałązek, wsadziłem je tutaj do tego baniaczka. No i powiem wam, że coś się dzieje. Godzinę temu to zasypałem, znaczy zalałem tą wodą z tym wywarem, no i mrówki padły, a mszyce uciekają. Zobaczymy, polałem tam kilka, no widać, że pływają, one ewidentnie się boją tego wywaru. Tak to wygląda. Te zwykłe mszyce jakby się mniej bały. Zobaczymy, czy to będzie działało. Wszystkie były na tych koniuszkach tych listków. Pod listkami biły tylko te zwykłe mszyce, te czarne się na przyrostach młodych znajdowały na tych końcach. No i na razie efekt obiecujący. Dobra, także myślę, że przed atakiem mszycy, jakby popsikać tym wywarem, to dałoby radę, odstraszałoby, bo jest całkiem lepki. Więc zobaczymy, czy odpędzę je z porzeczki. Jak nie, no to trudno. Będzie już tak kwitła. Dobra, no to tyle. Dzięki, do usłyszenia. Hej.